I witajcie w krzywiznie umysłu. To jest taki dodatek, znowu zaczęła się era dodatków. 2025A, tak sobie go tu wymyśliłem, że tak będzie się nazywał. Taki, taki, taki numer. Jak widzicie tytuł jest wentylierzego. A więc głównie będzie to odpowiedź na komentarz pana Jerzego. Tutaj pan Jerzy przyszedł w komentarzu i zaczął opowiadać, że no chętnie by pogadał i tak dalej o, o heliocentryzmie, bo tam się coś nie zgadza, on to pokaże i tak dalej. To, toczy się tutaj, jak widzicie, dyskusja w tych komentarzach o, o to, że czy księżyc się obraca wokół własnej osi, czy się nie obraca wokół własnej osi, i pan Jerzy za, tutaj w, mówi o wentylu. Tutaj zagadną i mówię o wentylu. No to postanowiłem zrobić specjalnie, panie Jerzy, dla pana wentyl, zrobić taki, widzicie, tutaj taką animację stworzyłem. No, długo to nie zajęło, ale, ale no, powstało coś takiego i, i chciałbym, bo sam byłem ciekawy, tak, bo to, wiecie, to jak to tak się, jak się tak wskoczy w ten temat. W ogóle dlatego, dlatego mi się wydaje, że ludzie zbaczają w takie tematy, w takie właśnie gdzieś tam zawiłości tych, tych takich płaska ziemia, pach, nie? I już. I wiesz, jak ty, nie, jak ty nie rozumiesz tych pewnych rzeczy, jak masz problemy właśnie z logicznym myśleniem i tak dalej, albo nawet jak nie masz, ale tak na pierwszy rzut oka po prostu gdzieś w to się ładujesz, gdzieś to cię tak bierze, biorą cię te haki, tego takiego strzała dostajesz i wow, nie? I wtedy, jeżeli ty tego dobrze nie sprawdzisz, naprawdę nie dojdziesz kurna do tego, jak to ma być, no to wtedy możesz ulec temu. I tutaj pan Jerzy również, znaczy ja nie mówię, że uległ, po prostu miał problemy, ma problemy ze zrozumieniem, czy księżyc obraca się wokół własnej osi i tłumaczy to na przykładzie wentylu, wentyla, czy jak ktoś tam mówi. Chodzi o to, że jak ja to tak zacząłem się zastanawiać, to co pan Jerzy tam pisze, no to sobie pomyślałem, no tak, może faktycznie, kurde, rzeczywiście może coś tu nie gra, ale potem sobie tak zacząłem to rozkminiać, tak modelowo i tak, no, kurde, jak to nazwać. No tak teoretycznie, jak to by wyglądało, no i faktycznie wygląda na to, że no wentyl to się tu kręci na, na tym kole, no to on się nie kręci wokół własnej osi. I zobaczcie, co ja to zrobiłem. Eksperyment myślowy przeprowadziłem, z czym mają problemy niektórzy, niektóre osoby. I ten wentyl, znaczy nie mówię tu o panu Jerzym, tylko o innym gościu. I ten wentyl postanowiłem wrzucić z tego koła do środka i kręcić razem z tym kołem, i potem go wyrzucić na zewnątrz. A więc zobaczcie, tutaj nie ma wątpliwości, tak, że ten wentyl w kole w środku koła kręci się wokół własnej osi. Tak? Wykonuje jeden obrót 360 stopni co jeden obrót. Tak. I teraz zobaczcie, że ten wentyl jest cały czas dalej tym kołem, które się kręci. Uboją, czy ja go wsadzę w środek, czy go wsadzę na zewnątrz. A więc każdy można powiedzieć, że w kole, w okręgu, czy w kole. W kole, tak? Tutaj przy, na, na przykład te szprychy, które widzicie, każda część tej szprychy kręci się wokół środka okręgu tego koła, ale jednocześnie kręci się wokół własnej osi. Dlaczego tak działa? Nie wiem, to jest trochę dziwne, ale tak to działa. I tu zobaczcie, postanowiłem, panie Jerzy, dla pana specjalnie zrobiłem tą animację, to jest panu poświęcony odcinek. I po. I ten, ten odcinek, ta animacja to pokazuje, że każdy element tego koła wykonuje, tu w tym wypadku, wentyl, wykonuje obrót wokół tego środka, tego i identyczny obrót wykonuje jednocześnie wokół własnej osi, obojętnie gdzie on się znajduje. Tak? Sobie, to trzeba wyobraźni użyć. Tak? Ja tu, to, co, to, co sobie wyobraziłem, tutaj przedstawiłem na tej animacji. Czyli w środek wsadziłem wentyl. Potem ten wentyl zmniejszyłem, wyrzuciłem go na zewnątrz, jakby tego środka koła, a więc zastosowałem tutaj, tak jakby Ziemia, Księżyc, tak, orbita, wszystko to jakby to uwzględniłem na tym kole. No i w, co wychodzi? No wychodzi to samo. Mamy obraz z dwóch kamer, i na tych dwóch kamerach jest cały czas to, cały czas widać ten obrót wokół własnej osi, obejmuję, czy ten wentyl jest sobie na zewnątrz, czyli tak jak Księżyc, czy jest wewnątrz. Tak? Czyli gdyby kręcił się, gdybyśmy go przestawili do, po promieniu do kuli byśmy go wsadzili, do tej kuli ziemskiej, wsadzili go na bieguny, czy tam gdzieś tam, teraz dokładnie nie wiem, to on by i tak się tak kręcił dookoła własnej osi. Czyli wykonywał jeden obrót na miesiąc, tak jak to ta wredna, wstrętna i kłamliwa astronomia mówi. A więc znowuż mamy tu przykład, że. Jeżeli coś dobrze się rozkmini z tą astronomią, czy jeżeli coś bardzo dobrze, jeżeli poświęcimy temu czas. Jeżeli użyjemy dobrej wyobraźni, no to nie ma się znowu czego czepić po prostu. Mimo że początkowo tak się wydaje, to tak początkowo wygląda. Ja muszę przyznać, że Pan Jerzy mnie tutaj też on zaskoczył tym, że no faktycznie, że to wygląda jakby no to ten wentyl się nie kręcił wokół własnej osi, tylko obiegał ten środek tego koła. Ale koło jest dobrym przykładem, bo w ośce, te, tą ośkę koła możemy kręcić w drugą stronę, w inną, z inną prędkością i tak dalej, ale ruch ten naokoło tej ośki jest... Niezależny, jakby. I tu mamy do czynienia to samo z Ziemią i z Księżycem. Ziemia się niezależnie kręci od Księżyca 24 na dobę, tak? A Księżyc obiega raz na miesiąc Ziemię. Mamy to samo. Na przykładzie, na modelu z roweru. Yy, tak. Yy, to by było tyle, jeśli chodzi o Pana Jerzego. Mam nadzieję, że tutaj na przykładzie tego koła pokazałem Panu, że można to zrozumieć, że to się da zrozumieć. Dobrze, to Pana Jerzego zostawiam. Pozdrawiam. Słuchajcie, bardzo wiele komentarzy. Widać, że podoba wam się analiza pana CPF, CPM. Pan Daniel nagrał o mnie film. Ja nie będę się teraz tutaj za bardzo do tego filmu odnosił, bo to jest no to jest w ogóle no. Czas na dużo czasu to jest miejsce, trzeba tu zostawić na większą ilość czasu. Ogólnie chciałbym tutaj w tym momencie uczynić pewne sprostowanie. Nazwałem pana Daniela tam CPM Crazy Polish Flat Earther, Crazy Polish Man manipulatorem czy manipulantem, coś takiego w związku z, z doświadczeniem Cavendisha i z elektrostatycznością. Już przeprosiłem go w komentarzach. On tam się o to doczepił, tak, że nazwałem go tak niesłusznie. Rzeczywiście może i niesłusznie go tam nazwałem. Znaczy może i niesłusznie. Kurde, no i tak i nie. No, widzicie, to jest, to, jest bardzo, to jest bardzo specyficzna sprawa. Bo, bo Daniel stwierdził, że w eksperymencie Cavendisha eksperyment Cavendisha może być przez to zaburzony. I, I że kopie nas prąd i tak dalej. Ale przecież tak zawsze nie jest. Są jakieś ładunki, zawsze. Ale czasem a często te ładunki są Zwyzerowane, bo one się, one się wyzerują, one się ujednolicają. Więc ja sobie tak, właśnie jak już zrobiłem ten, ten odcinek, no to sobie tak myślę, że coś kurde tam chyba nakręciłem. I może, może nie, nie, nie słusznie. Natomiast to nie zmienia faktu, że pan Daniel w tym, w tym nowym odcinku, w tej analizie w ogóle zaczął manipulować. Ale to jest, jak mówię. Inny, inny temat, inny w ogóle na inną okazję. Nie wiem, czy ja się będę do tego w ogóle odnosił, bo yy, jaki koń jest, tak każdy widzi, tak? No, pan Daniel, panu Daniel, pan Daniel przemyślał. Daniel, przemyślałeś eksperyment Cavendisha, zobaczyłeś, że to działa. No to co trzeba zrobić w następnym yy, kroku? Odrzucić ten eksperyment, prawda? Bo nie ma wag w kosmosie, nie. W ogóle w przyrodzie nie ma wag. Cavendisha, więc no, trzeba odrzucić ten eksperyment, bo jest nieprawdziwy. Tutaj odnośnie eksperymentu Cavendisha, jeżeli to znajdę, jeżeli to znajdę, to pokażę Wam tutaj. Zobaczcie, że przyciąganie się mas, czy też wpływ tej masy, ma, na, ma tutaj, jeżeli mamy do czynienia, jeżeli mamy do dyspozycji bardzo, bardzo Czułą wagę, to nawet możemy wykazać, że masy tutaj, przynajmniej w tym filmie, tak zrobiono. Nie wiem, to jakiś naukowy jest eksperyment, albo nie, nie wiem, ale. No słuchajcie, w ogóle wagi nie występują w przyrodzie, więc może to też jest nieprawdziwy eksperyment, bo jest to nienaturalne, jakby nie patrzeć, tak, panie Danielu. Natomiast widać, że tutaj zaszła jakaś zmiana, jeśli chodzi o ciężar, a przestawiono tylko masę, tak widzimy to, no także, także może jest coś na rzeczy, a może tu jest rzeczywiście elektrostatyczność, nie wiem, a może coś innego, no ale na pewno jest masa. Oreszcie nie wiemy i widać, że ta masa działa. Może jest coś o czym nie wiemy. Na pewno nie wiemy, na pewno wiemy, że waga Cavendisha nie występuje w przyrodzie i tego się trzymajmy. Tu trzeba się tego trzymać. No i tam jest jeszcze wiele, wiele kwiatków w tej odpowiedzi. Natomiast nie, nie, nie będę, bo ja nie mam czasu teraz. Nie mam czasu się do tego odnieść. Ja dopiero dzisiaj w ogóle, to jest niedziela 17 marca. Dzisiaj dopiero skończyłem oglądać tą analizę. No, powiem Wam, że nieźle jest. Nie, nie, jest nieźle. No, ale to jest są. Może to przy okazji będzie tam wychodzić, bo ja będę. Tak, a no to chciałbym powiedzieć jednak mimo wszystko. Daniel, ja. Ten film nie zrobiłem odnośnie płaskiej Ziemi. Tylko odnośnie Twojej osoby, więc tam jeżeli się czepiam personalnie i tak dalej, do czegoś tam cały czas szczepiasz, to i dlaczego nie ma tutaj o kształcie Ziemi, bo tu kształt Ziemi jest metodą metodą, tematem. Nie, Danielu, to już temat kształtu Ziemi się zakończył. I teraz zaczął, zaczął się temat, dlaczego ty. Bo, bo pytanie jest, dlaczego ty się dałeś nabrać na, ten, na tą płaską ziemię, na ten temat w ogóle. O to chodzi tutaj, a nie o, tu nie chodzi o to, że, że, że ktoś się czepił twojej osoby jako, jako ciebie. To jest w ogóle... Mówisz tam o błędach logicznych i tak dalej, ale to ty popełniasz te błędy. No. W każdym razie uczciwość wymaga, tak, uczciwość wymaga przyznania się tutaj. No, to tyle. Słuchajcie, bardzo wam się podobał widzę ten odcinek, bo tam jest ponad 700 komentarzy się zrobiło w ciągu tygodnia. Bardzo wam dziękuję za te, za te komentarze. Jak widzicie jesteście wszyscy tam mile widziani, płaskoziemcy i niepłaskoziemcy, i, i wklęsłoziemcy i wszyscy. Ja nikogo nie wywalam. W każdym razie będę jeszcze opowiadał, bo będę jeszcze. Tam wiesz, tam jest dużo tego. Tego nam, nagrałeś, tych materiałów, że teraz możesz nic nie robić, a ja będę miał co robić jeszcze przez długie, długie miesiące. To na razie tyle. Słuchajcie, trzymajcie się. Cześć.